Witam serdecznie. Dzisiaj nowe aktualizacje w ekosystemie Zen. Również dużo osób pisze do mnie o nowych instrukcjach, żeby stworzyć walidatora, żebym nagrał nowy filmik. Lecz ja póki co czekam, aż sytuacja się po prostu ustabilizuje. Nie będzie żadnych błędów, nie będzie żadnych łatek aktualizacji i już ta sieć będzie w 100% stabilnie działać, to wtedy nagram już takie ostateczną instrukcję, ponieważ nagrywałem bodajże dwie albo trzy instrukcje i po prostu ludzie to oglądają wtedy wstecz i mają jakieś tam problemy, błędy im wyskakują, a po prostu albo zrobią coś, a po prostu już to jest dawno nieaktualne, więc myślę, że pod koniec tygodnia lub na początku przyszłego tygodnia zrobię taką już końcową instrukcję, jeszcze poczekam na informację od Jacka, jak po prostu im tutaj prace idą, czy wszystko jest już ok, czy tam te wszystkie błędy są pousuwane, bo tam było coś z walidatorami, z stakingiem tych tokenów, one tam zostały usuwane chyba, czy tam znikały po unstakingu, także oni chyba to już zrobili. Także czekam po prostu na końcowe aktualizacje i potem ruszamy z nową instrukcją. A dzisiaj chciałbym troszkę porozmawiać o nadchodzących rzeczach, które nas tutaj czekają, czyli Moon Parties, czyli palenie z NFT-ków, jakieś tam dodatkowe bonusy za te tokeny, które Fair Crypto Foundation wypuściło, tak? Czyli mamy tutaj na myśli VMPX, to PUSy, tak? Tam jeszcze inne były tokeny X1 ostatnio, co tam był tym statementem. No pewnie wszystkie tokeny, które tam przez tą fundację naszą wspólną, można tak to powiedzieć, zostały wypuszczone, to pewnie będą dodawały jakiegoś tam bonusu, ale zaraz sobie o tym powiemy. Jack dzisiaj wstawił tweeta z rana odnośnie właśnie dystrybucji tych XN-ów na sieci już X1 blockchain i tutaj co nam jako pierwsze przykuwa uwagę, to będzie te Moon Parties, tak? Moon Parties to 30-dniowe aukcje, podczas których możesz konkurować z rekordami wypalania Zen o przydział XN, tak? Czyli to już, o czym wspominałem na poprzednim filmie. Pewnie będzie to coś na zasadach DBZena, tudzież Zen Nights, tak? Też było Zen Nights, też były aukcje właśnie na głównej stronie Zen Crypto i można by tam było bidować, czyli stawiać, jakby przebijać, tak, to po prostu taka aukcja jak na Allegro czy na eBayu, tak, kto da więcej, ten będzie miał większy przydział, tak, coś takiego. I tutaj też na naszym Telegramie Dante Marcin tutaj znalazł wpis ZenSu dzisiejszy, można nawet to zaraz sobie szybko zweryfikować, że 30-dniowe aukcje będą miały, w sensie będą trwały 30 dni, ale na X miesięcy, tak? Czyli to nie będzie jednorazowa akcja 30-dniowa. Tak tutaj pisze ZenSu. Nie wiem, może to się jeszcze zmienić, ponieważ to się szybko zmienia jak w kalejdoskopie. Jeszcze kilka dni temu Jack pisał, że 30-dniowe aukcje, potem już ludzie się pytali, a co z tymi 333 aukcjami, tak? Czy to jest nadal aktualne, czy nieaktualne? Myślę, że oni chyba sami jeszcze do końca, chyba że już wiedzą, ale nie chcą po prostu nic ujawniać. Ale dzisiaj ZenSu właśnie napisał, że te 30-dniowe aukcje to tylko będą po prostu aukcje na pełnię i tych pełni będzie więcej, tak? Tutaj widzimy, że starts, ends, czyli rozpoczyna się, kończy każdej pełni księżyca, tak? Mogą też to zrobić na tej zasadzie, że pierwszego dnia, jak jeszcze pełnia będzie w 100%, to będzie przydział 100%owy, czyli będzie jak największa alokacja, tym samym spowodują, że tych zenów będzie w pełni się palić więcej, a z każdym nadchodzącym dniem po prostu, czyli już jak ta pełnia będzie odchodzić, to może tej alokacji będzie mniej. Mogą też to w ten sposób zrobić, bo też w ten sposób właśnie, ten sposób też byłby jakiś tam logiczny, tak? Też dostosowany do tej astrologii. Także myślę, że to też by był super pomysł, ale to trzeba czekać na oficjalne informacje. Ja tutaj sobie tylko spekuluję, tak? Ale jest to pewna właśnie z opcji tutaj. Także widzimy, że te aukcje będą 30-dniowe. No i ZenSu, no myślę, że jako też twórca, tak, tego Zena, też również z Jackiem są jakby pionierami, tak, pionierami tego ekosystemu. No i również działają w kodzie. Także myślę, że on by tam nic nie pisał takiego, co by mogło po prostu potem się okazać błędem, tak. Także myślę, że to tutaj jest dość taki oficjalny statement, ale
Można tu jeszcze gdybać, tak? Jest jeszcze kilka procent, że to może się zmienić, bo to zawsze różnie bywa tutaj. No i jeszcze tutaj druga sprawa. Tutaj mi też Dante wysłał na tą grupę naszą, że będzie tutaj liquid staking, ale to zaraz sobie też o tym powiemy. Będzie można sobie, albo to zaraz sobie do tego przyjdziemy, teraz sobie powiemy o ZNFT-kach, tak? Z NFT-ka różnica klasy, tak? Czyli po prostu te kolektory, potem mamy tutaj Apexy, tak? Limited, i one będą pewnie też w inny sposób skategoryzowane, przepraszam, i też pewnie te kolektory będą miały mniejszą moc aniżeli te limitowane, nie? W ten sposób. No i tutaj widzimy, że aby uzyskać wzmocnienia na tych samych aukcjach dla oryginalnych rekordów spalania ZEN, czyli powiedzmy spalimy nasze zeny, ale jak pewnie spalimy albo wrzucimy, myślę, że też spalimy z NFT-ki, to po prostu ta nasza, ten nasz booster, to nasze przyspieszenie tej puli przydział będzie większy, tak będzie się multiplikował, tak? Zysk w ZEN w wysokości USD w terminie zapadalności, tak? Czyli pewnie ten termin zapadalności to jest na tej podstawie, że na przykład wybijamy sobie tam pół roku temu z NFT-ka, powiedzmy Centurion, tak, który ma w puli powiedzmy tam 300 milionów czy tam miliard powiedzmy zenów, żeby się łatwiej liczyło. No i powiedzmy jest on już w połowie jakby wydobyty, więc zamiast miliard to po prostu będziemy spalać, będziemy dawali ten booster jako 500, tak, czyli po prostu będzie to na bieżąco ten aktualny power, tak, tego z NFT-ka, czyli ile on już ma tych wydobytych procent, będzie jakoś tutaj zauważalny i będzie jakoś boostowany w ten sposób, że te nasze zeny będą po prostu miały wzmocnienie, tak? W ten sposób. Czyli po prostu jak teraz zaczynamy minty, to nic nam te NFT-ki takiego nie przynoszą, że będziemy to palić i to będzie z tej całej puli brane, tylko po prostu będzie z każdego dnia więcej, więcej, więcej liczone, tak? Z tej puli. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No i tutaj stejkowanie płynne Ethereum, tak? Czyli Lido dla postawionego zysku, czyli Ethereum plus XN zysk, tak? Z tokenem płynności XETH. To jest bardzo ważne. O co tu chodzi? No, to jest dość taka nowa metoda, liquid staking na Ethereum. Możemy to też zaobserwować, jak ktoś śledzi L2, czy śledzi w ogóle protokół Ethereum, to teraz właśnie to jest dość popularne na Manta, tak? Mieliśmy takie coś, że blokowaliśmy sobie te etery, a dostawaliśmy dropa, tak? Czyli też to jest tak jakby powiązane z tym. I też na przykład Eigenlayer, tak, również możemy robić coś takiego, że dajemy nasze Ethereum w staking, zarabiamy jeszcze w Ethereum, tak? Yield, tak, czyli ten nasz dochód pasywny, można powiedzieć, ze stakingu, oraz zarabiamy też tokeny, tak, Eigenlayer, tak, czyli sobie tak zbieramy, zbieramy, zbieramy. No i coś podobnego właśnie Jack tutaj pisze, że w podobny sposób tutaj to będzie robione. Myślę, że to będzie głęboko powiązane z tokenem Alixa, który wychodzi na Zenify, o którym też wspominałem już w poprzednim materiale, że po prostu coś takiego będzie, tak, i trzeba się na to przygotować. Również mówiłem, że to jest dość ważna sprawa, więc tutaj jakby to się wszystko spełniało, tak? Dodatkowo wszystkie powiązane tokeny wieloświatowe ZEN, czyli pewnie ze wszystkich chainów, tak? Takie, aha, nie, w sensie tu pewnie chodzi o te inne tokeny przez fundację, ale to o tym już wspominaliśmy, tak? Że VMPX i inne uruchomione przez fundację Fair Crypto będą uczestniczyć z odpowiednimi wzmacniaczami, tak? O tym już wspominałem, no i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj mamy ZEN i VM Assets, czyli po prostu te ZENy nasze na wszystkich sieciach, tak? Będą bezpośrednio brały udział w Burn Records, czyli to jest taka podstawa tutaj, tak? No i tu będziemy też mieli Native Coins, czyli natywne tokeny, które będą wykorzystywane do liquid stakingu, żeby zarabiać właśnie dochód pasywny w Ethereum oraz tutaj yield w XN-ie oraz metoda Buy and Burn, tak? To jest chyba BNB, czyli Buy and Burn, czyli pewnie te etery, też jakaś część etera albo również jakiś batch, który będziemy przydzielać dodatkowo w eterze, tak jak ma to miejsce w DBZenie, czy po prostu w Zenify, również nie ma co tutaj mówić, że w samym eterze, tak, bo z tego, co tam potem wyczytamy sobie, to Jack mówi, że to będzie na wszystkich sieciach obowiązywało,
Czyli myślę, że to również może się tyczyć tego Zenify'a albo tej Alixy, o której sobie zaraz powiemy. Będzie to musiało być jakoś skondensowane wszystkie sieci w jedno, chyba że do każdej sieci będzie przydzielony odpowiedni udział XN-ów, tak, dzienny. Może to być w ten sposób również zrobione, ale po prostu trzeba czekać na oficjalne informacje, wtedy się wszystkiego dowiemy. W każdym razie będzie coś takiego jak buy and burn, czyli te nasze etery będą również palone i skupowane, i skupowany będzie za to ten nasz ksen z odpowiedniej sieci z natywnego tokena, tak? Czyli na przykład na sieci Pulse Chain będzie można stakeować tak Pulse Chaina sobie, zarabiać Pulse Chainy oraz przydział do XN-ów, równocześnie tworząc sobie TVL, czyli tak jakby taką płynność, taką wartość, tak? Również na sieci Ethereum już XN-ie, to też jest bardzo ważne, że zbierają już tym samym taką płynność, tak zastejkowaną, to też jest bardzo ważne. No i również będą tutaj palone te nasze zeny z tego. Tutaj mamy, że również będzie jako taki wzmacniacz lub będziemy mogli palić, tego jeszcze nie wiemy, czy to po prostu ten wzmacniacz będzie obowiązywał przez całe Moon Parties, tak? Będzie po prostu jednorazowo można spalić sobie tego naszego VMPX-a, czy tam inne tokeny z sieci BRC. I wtedy będziemy mieli ten przydział takich sobie zmultiplikowany, tak? I będziemy na tej podstawie już z tym przydziałem palić sobie te zeny. To też miałoby sens, tak? Albo też pojedynczo, tak? Dzień w dzień będziemy musieli palić od nowa, tak? No ale wtedy, no to. No byłoby to no dość duże palenie, no i no nie wiem, jak to by wyglądało. Moim zdaniem łatwiej tutaj stwierdzić, że będzie po prostu taki przydział, nie wiem, może gdzieś tu z boku będzie taka gwiazdeczka, tak, że zaczynamy od zera z 1x, tak, a jak sobie spalimy na przykład VMPX, to będzie 1,1x, tak, i będziemy te zeny wtedy, które będziemy palić, będzie nam przez 1,1 już mnożyło, tak, i wtedy będziemy dostawać odpowiedni przydział XN-ów już pomnożony, tak, przez cały cykl. Może to być tak zrobione. Również będzie staking XNM-a, czyli Xenium, tak? Również będzie można to stakeować. Już mamy to na MetaMasku, kto kopie. Również były o tym materiały kilka miesięcy temu, jak kopać z jednym kliknięciem tylko. Również to pokazywałem wszystko, także wszystko tutaj się spełnia. Mamy taką kondensację wszystkich naszych czynności, które robiliśmy i one po prostu będą teraz wszystkie wykorzystywane, więc jak ktoś oglądał, działał, to fajnie, będzie miał po prostu tutaj duże pole możliwości, żeby sobie ten przydział XN-ów zrobić jak największy. I jeszcze tutaj mamy, no tutaj Xenium Stake, tak, czyli będziemy pewnie stakeować te nasze Xenium, zabezpieczać płynność jeszcze sieci, bezpieczeństwo sieci, tak. Także tu również mamy same benefity. No i również za pomocą tych NFT-ków będzie też wzmacniane, tak. Pewnie będzie można też je palić, tak. Tym samym zyskując również większy jakiś tam wzmacniacz albo już przydział, nie wiem jak to będzie zrobione i również ksen w stakingu, tak, również będzie można, nie wiem, czy palić, czy zastakować, czy jednorazowo spalić i dostawać przydział. No po prostu tak to będzie wyglądało. Fajnie omówione tutaj, fajna grafika, łatwa i przyjemna, jak to mówią. Tutaj Atena też pisze z naszej grupy, tej oficjalnej, tak, czy aukcje trwają 30 dni, jaki jest cel XETH, dlaczego go potrzebujemy, no to właśnie to jest też zrobione z myślą właśnie o tym hypie, który teraz jest na innych protokołach. Dodatkowo ludzie będą po prostu dawać te etery, czyli sieć będzie po prostu bardziej taka bezpieczna, większy TVL będzie, wartość całego chaina oraz po prostu będzie można zarabiać sobie, tak, pasywnie w Ethereum oraz w tokenie XN już sobie zdobywać jakieś przydziały. Także tutaj widzimy, Jack jeszcze pisze, tutaj ktoś napisał, że when is X1 going live, tak, no to tu jest, że póki co jest w DevNecie, Fastnecie, tak, można sklejmować XN i zobaczymy sobie, szybko przetłumaczymy. O, możesz ubiegać się o XN w obu poprzez spalanie XN, w którym wdrożono XN Mainnet. To nowa wersja, która łączy Proof of Work z Proof of Stake i zostanie uruchomiona po zakończeniu integracji. Więcej informacji można znaleźć na stronie, tam podaję, dobra. Czyli to sobie już powiedzieliśmy i tutaj przechodzimy sobie może do jeszcze wykresu Zena, tak, bo tutaj ostatnio był mały wystrzał. Tutaj widzimy, że były już pierwsze informacje o tych właśnie przydziałach XN-a. Tutaj powędrowaliśmy aż na 44, tak? No można powiedzieć,
44. No i tutaj troszkę spadliśmy, już tam emocje opadły, tak, i znowu tutaj widzimy, że dzisiaj zakupy wjechały dość spore. Tutaj widzę, że cały czas skupują. Ci pewnie co odbierają minty, to sprzedają. No ale cały czas wchodzą, bo widzimy, tutaj ktoś kupił w jednej sekundzie z dwóch adresów, jakby 50 tysięcy, 11 tysięcy, tak. Także to już są duże kwoty, jak na taki mały projekt, no 20 eterów, tak sobie. I to jest nowy holder, tak. To jest nowy holder, to nie jest jakiś tam gościu, który już miał tam sporą ilość, tylko to jest nowy holder. Także tak to tutaj wygląda, że nowi właśnie kupują. Jeszcze tutaj ma 35 tysięcy w rezerwie, jak widać. Także tutaj tak to wygląda. Oczywiście te XNM również będzie. Tutaj widzimy, że te XNM-y już zyskały, no, trudność 136 tysięcy. Pamiętam, jak tutaj było 50-40 tysięcy, można było sobie fajnie kopać. A tutaj już jest coraz więcej. Tak, coraz trudniej to wydobywać. Coraz więcej hash rate'u potrzebujemy, żeby wydobyć taką samą ilość XNów, tak? Tym samym musimy albo uzbroić się w lepsze koparki, tak? Albo po prostu wydobywać mniej za taką samą kwotę, tak? Za taki sam koszt. Także tak to wygląda. No a tak generalnie to zbytnio tu się nie pozmieniało na wykresach. Tutaj też widzimy, że nasz OPZEN, tak według mnie faworyzowany, tak? Również troszkę wstał z kolan tutaj, troszkę o 50% chyba w przeciągu dwóch tygodni chyba, tak? Coś takiego. No, można tak powiedzieć. Kilkadziesiąt procent wzrósł, potem mieliśmy, no, dość duży wzrost, teraz troszkę spadek, chociaż tutaj wzrost polega na tym, że ktoś załaduje 1000, 2000 dolarów i już idziemy w górę, tak, w kosmos, tak? Także no tu widzimy, że w dalszym ciągu jest niski market cap, płynność jest również niska. Total supply oczywiście przybywa, ponieważ z każdym dniem tych tokenów jest coraz więcej, tak? I po prostu ludzie przeważnie dają to albo na staking, albo sprzedają, tak jak widzimy tutaj jak to mówią, paper hands, tak? Sprzedają tutaj, zarobili sobie jakieś tam groszaki, tak? I sprzedają sobie z tych mintów. A tutaj właśnie taki jeden jest tutaj właśnie z tą końcówką 092, no to on sobie tutaj zbiera i dość ładnie sobie zbiera. To jest najprawdopodobniej ten tutaj pan. DB Zen ETH. On tutaj dość konkretnie działa w ekosystemie Zen. Polecam go tutaj sobie zaobserwować i śledzić. Naprawdę gość daje tutaj popalić. Można powiedzieć, że tutaj sobie, no, ma dużo takich filmików, tak, które, no, są dość merytoryczne, dość takie mądre, również mają takie nawiązania do innych dziedzin życia, właśnie z krypto, tak. Tutaj fajnie. O, tutaj widzimy pan, który rozpoczął hossę chyba dzisiaj na Bitcoinie. Tutaj właśnie pisze o tej Alixa, zaraz sobie o tym powiemy również. No i on tutaj właśnie działa. Tutaj widzimy, że również w TitanX działa, ale co chcę wam pokazać, działa też również w ZeniFi'u ostro. Tam ma nazbierane tego, dużo, dużo, dużo. No i również działa, skupuje OPZEN. I to znaczne ilości właśnie z tego adresu, który pokazywałem. O, proszę bardzo. Optimizm Zen 5 Days, tak? 70, 140, 210, tak? 270, 330 miliardów OPZENa, tak, już w tym momencie ma na stakingu, tak? Także no, kilkadziesiąt procent płynnych z Zenów, tak? Także tak to wygląda. I tutaj widzimy, że ze stakingu ma, no, dość dużo, tak? Powiedzmy 160, pół miliona, pół miliarda, przepraszam, 800 milionów co 5 dni Zenów, tak? Co daje mu po prostu wartość jakieś tam 25 dolarów póki co 5 dni. No i taka liczba w stakingu, to naprawdę, jak tu by zrobiło 10x czy tam 20, 50x, no to gość jest nieźle zarobiony, tak? Można tak powiedzieć w skrócie. I tutaj wyczaiłem, że właśnie ten adres, który cały czas skupuje, to właśnie jest on, nie? Z tą końcówką 092, tu gdzieś był. No jest jeszcze troszkę innych takich, kilka innych takich ludzi również, co tam skupują duże ilości, automatycznie potem stake'ują, żeby nie było widać, ile oni tam mają tego, bo jak coś jest zastake'owane, to nie widać tego w holderach, tylko po prostu to jest gdzieś na inny protokół wysyłane. No i tak to po prostu wygląda. Również on tutaj pisał o tym Alixa, no i właśnie sobie do tego przejdziemy. To już ostatnio właśnie poruszałem ten tekst, czym jest Alixa.
To będzie główne DeFi na Zenie, tak? Mówiłem, że to ma dość duże przełożenie na cały ekosystem, będzie dość ważnym tokenem i żeby to zdobyć, no to trzeba będzie też, również o tym mówiłem bodajże. Tak, mówiłem o tym. Nagraj, czyli wypal XNF, zdobądź VXNF, tak? Czyli to, co ja robię cały czas tutaj na ZeniFi'u. Mówię już chyba trzeci albo czwarty film. Kto skorzystał, to się cieszę. Mówiłem o tym już kilkukrotnie, że no polecam tutaj robić. Oczywiście nic, co mówię, nie jest poradą inwestycyjną, ale no mówiłem, że fajnie by było, jak po prostu byście mieli tego jak najwięcej, nie? W ten sposób. To nie jest póki co nic warte, także ja tutaj cały czas zbieram. Jeszcze zostało chyba 14 dni bodajże do końca. No i mam już zbierane 23 tysiące, tak? Czyli ten mój cel 30 tysięcy jest nadal realny. Tutaj widzimy, że zostało, już wam mówię ile, chyba tutaj tu gdzieś widać, a tutaj w sumie widać to. 14 dni dokładnie, tak? Także widzimy 14 dni do końca. Ja tutaj jestem już 19. Dzisiaj może wskoczę na 18 pozycję. Także również zbierając to, dostaniemy właśnie VXNF-y na Ethereum, ale również tutaj jest napisane, że ALX airdrop, tak? Czyli ten Alixa airdrop. Tak? Czyli również będę tutaj jakby upoważniony do odebrania ALX airdropa. No i tak to tutaj wygląda. W pierwszym kwartale 2024 torując drogę AXNF, tak? Czyli tutaj ten ALX będzie również wykorzystywany, jak to tutaj ten nasz pan, który ma potężne ilości OPEXena, mówi. Protokół ALX jest przeznaczony do zasilania samego siebie Ethereum, ponieważ jest agregatorem liquid staking w Ethereum, płynne tokeny stakingowe. Dzięki ALX-a użytkownicy mogą stawiać Ethereum, aby zarobić więcej ETH bez żadnych opłat za obstawienie i o wiele więcej teorii gier niż zwykłe LS Liquid Staking, tak? Czyli tamte inne stakingi. Czyli widzimy, że tutaj no, jest to dość zamazane, ale możemy sobie mniej więcej spojrzeć, tak? Że tu coś będzie tutaj stakowane, tutaj będziemy na ile dni pewnie sobie ustalać, tak? Tutaj będzie jakiś tam przydział dzienny, czy, no nie wiem, jakiś pewnie airdrop albo coś zbierane. Tutaj pewnie będą nasze stake'i aktualne, tak? Tutaj wszystko, tutaj pewnie będzie, tak, claim rewards widzę, że tutaj jest, tak? Także widzimy, że tutaj też się będzie działo. Również pewnie będą inne zakładki. No i ten token VXNF również będzie jakoś boostował to wszystko, tak? A VXNF zamieniamy właśnie z XNF-a tutaj na VXNF, zdobywając ten airdrop, tak? Ja już mam tego, no ostatnio spojrzałem, czy się trochę przeraziłem ogólnie, ile ja tego spaliłem, bo to trzeba liczyć mniej więcej razy 3, tak? Bo bym to posprzedawał sobie dzień w dzień, no to spaliłem jakieś 5000 dolarów, co się spaliłem, zamieniłem, tak? Na to VXNF. Ale one były wszystkie z nagród, tak? Więc no to tak nie boli, że tak powiem. Więc sobie tutaj zamieniałem. No i jeszcze do tych 30 tysięcy chcę dobić i po prostu wtedy ten VXNF on nie będzie usuwany, tak? Tylko będzie przenoszony właśnie na wszystkie chainy bodajże, tak? Czyli na to Ethereum też będzie i będzie on jakoś wykorzystywany jeszcze, nie? Tutaj to jest, o, to świetna szansa na zgromadzenie VXNF. Gdzieś tutaj to było napisane. Gdzieś tutaj to było napisane, że właśnie ten VXNF również będzie miał, że to tak jakby nie to, że palimy to, tak, tylko zamieniamy, a potem to i tak będzie miało jakąś użyteczność, to w ten sposób, pokrótce mówiąc, tak. Więc tutaj będzie liquid staking, no i też ETHX, tak, ETHX, również tutaj mamy, również tutaj mamy ETHX, tak. Także to jest tam, czyli równie dobrze, mając ETHX, tak, będziemy mogli zdobywać i XN Yield, może, tak, ale również tutaj zdobywać jakiś tam yield, tak. To jest właśnie, no to jest właśnie to, nie? To jest właśnie ten staking płynny, czyli że po prostu mamy te płynne tokeny, ale one są cały czas, działa tam staking w nich, nie? Także to jest super. W normalnym jakby blockchainie, czy tam. W normalnej sytuacji, jak stakeujemy, to mamy to zamrożone, no nie? Tak po prostu stakeujemy, zamrażamy tokeny na jakiś okres, potem zarabiamy, a tutaj mamy płynny staking, czyli tak jakby to jest, że stakeujemy, ale mamy cały czas ten token ETHX zamiast ETH i możemy nim cały czas jeszcze zarządzać, tak? To jest właśnie fajne, jednocześnie zdobywając nagrody, tak? Także no dzieje się tutaj powoli, dzieje się tak w tym ekosystemie. Co mnie bardzo cieszy, że po prostu, o tu widzimy Xensu już Juicy, tak, czyli to być może ma to jakieś przełożenie, no i widzimy, że właśnie za 14 dni się odpala już te AXNF, no i ta Alixa też jakoś
się odpala. No, pewnie coś w tych samych dniach, tak? Może troszkę później, ale no dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. No i to chyba będzie na tyle, tak? Jeszcze możemy sobie spojrzeć, jak nasz VMPX wygląda, bo też dużo osób pyta, co sądzę o VMPX, ale to bym musiał nagrać osobny w ogóle materiał. VMPX generalnie tutaj stoi jakby w miejscu cały czas. Raz jest dobrze, raz jest gorzej, tak? Też niska ta płynność jest, bardzo niska. Widzimy, że tu ktoś sprzedał 2300 tylko dolarów i ta cena spadła o ile? O 15% dobre, tak? Prawie 20%. Także no, ta płynność jest naprawdę niska, więc jak coś tu się będzie działo, to też powinno być dobrze, tak? Tutaj. Myślę, że tutaj będzie super. Jeszcze ta podaż jest całkiem wybita, tak? Holderów również jest sporo, również to jest porozbijane, tak? Nie ma aż tylu adresów, które by zarządzały wszystkimi i manipulowały, tak? To jest właśnie fajne w tym wszystkim. No i to chyba będzie dzisiaj na tyle. Można jeszcze cały czas zbierać tutaj przez 14 dni tego airdropa. Jak ktoś zbiera, to super. Możecie się pochwalić w komentarzach, ile wam się udało już zebrać tego XNF-a. No i czekamy na uruchomienie Alixy, uruchomienie Moon Parties, tak, które, jak sobie powiedzieliśmy, będą trwały właśnie nie tylko 30 dni, ale również tutaj Zencu pisze, że X amount of months, tak, czyli no ileś X miesięcy, tak, będą trwały i będą się zaczynały i kończyły w każdej pełni księżyca. Więc tak to, takie podsumowanie i dziękuję bardzo. I jesteśmy w kontakcie do następnego filmu. Pozdrawiam.